Witamy Century Ringfield w Seattle, gdzie odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną to spotkanie komentować będzie Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Spodziewam się naprawdę fantastycznego meczu. Czas oczekiwania dobiegł końca, teraz wszystko w nogach i... Neymar, prostopadle. O, ważna interwencja, to pachniało groźną sytuacją, ale piłka przejęta. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami. Czy potem strzale będą prowadzić? Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. Próba od... Odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Piłka szybuje daleko od bramki. Zero zagrożenia. Może powinien dać uderzyć komuś innemu. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. Krótko rozegrali ten ruch. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. Piłka teraz u Besta. Kylian Mbappé. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Gospodarze mogą wrzucić piłkę. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Ewidentny karny. I bramka rzutu karnego. Obejrzyjmy jeszcze raz tę jedenastkę. Wytrzymał presję, nie dał się zdeprymować i udźwignął odpowiedzialność. Trzeba pamiętać, że to się tylko wydaje takie proste, ale to zawsze strzelający jest na mosiku. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Ależ teraz luka na skrzydle. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Ma sporo możliwości. Piłkę ma teraz Zidane. Niezła okazja do kontry. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Lionel Messi. Zinedine Zidane. Robi. Ma teraz trochę miejsca. Tak! Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Doskonale się tam znalazł. Piękna indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mbappé. Wycofanie piłki w poprzek. No, bramka Neymara. Zasłużona radość. Tak się strzela bramki. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Piłka zagrana po skrzydle. Spróbują teraz szeroko. Jest coraz bliżej bramki. Jednak nie. Zaprzepaszczona szansa. Z dużej chmury mały deszcz. Neymar prostopadle. Mbappé przed szansą. Gol! Jest piłka w siatce. Brawo!
Fantastycznie wypracowana sytuacja, wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Decyduje się na strzał. No, uchronił przed stratą bramki Ter Stegen. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Źle to zrobił obrońca, powinien był lepiej ją wybić. Świetne podanie za plecy rywali. Ronaldo. Ronaldo w polu karnym. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. No, tu niestety bramka nie zostanie uznana. Sędzia wyraźnie daje znak, że był spalony. Szansa, może coś z tego będzie. Może spróbować uderzenia na bramkę. Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Jest 4-1, to różnica klasy. Strata raczej nie do odrobienia. Karny tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Bez wątpienia był faul w polu karnym, sędzia wskazuje na 1. Broni karnego, co za opanowanie, nie dał się zmylić, wyciekał do końca. Wybrali krótki wariant rożnego. O, dobrze teraz wycofali. A Mbappé przed szansą. Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Wspaniale się tam znalazł. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Ładnie rozwija się ta akcja. Och, dobry odbiór Roberto Carlosa. Piłkę przejmują rywale. Przy piłce Sokrates. I piłkę przejmują rywale. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pięknie, prostopadle, Messi. Podanie trafia do Ronaldo, może być bramka. Gol! Cristiano Ronaldo! Fenomenalne zachowanie, zasłużone gratulacje. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Mogą, wybiega na pozycję. No, coś musi z tego być. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Jest dzisiaj w wyśmienitej strzeleckiej formie. Trzeci już raz, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. The fourth official has indicated there will be a Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. I mamy gola z rzutu karnego.
Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Strzela! Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Mateusz. Koniec pierwszej części meczu. No i mamy niespodziankę. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Miranda. Krojf przy piłce. Prostopadle za linię obrony. Strzał Ronaldo. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Tracą piłkę po tym podaniu. Zobaczmy, co zrobi. Będzie chyba podawał. Co teraz zrobi? Kylian Mbappé. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Wybrali krótki wariant rożnego. Strzela Leo Messi. Jest! Messi, Messi, Messi! Doskonale się tam znalazł. Zasłużona radość. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Uwaga, strzał! Niesamowite, proszę Państwa! Obronił tak potężne uderzenie. Centruje z rogu w pole karne. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. O tym strzale raczej będzie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle podszedł pod piłkę. Uderzył głową bardzo niecelnie. Zupełnie zmarnował okazję. Neymar. Cristiano Ronaldo. Robi się niebezpiecznie. Piłka ląduje za linią końcową. Za chwilę bramkarz wznowi grę. Ależ teraz błąd bramkarza. No, może być bardzo groźnie. No, bramkarz popełnił błąd, ale teraz go naprawił. Miał trochę szczęścia, to mogło się źle skończyć. Teraz zadowolony z siebie, ale jeszcze chwilę. Pięknie go dostrzegł. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Fantastycznie teraz Ronaldo. Neymar. Neymar w idealnej sytuacji. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Minął teraz. Za linię obrony bardzo sprytnie. Jest gol. Niestety nadal strata do rywali jest ogromna. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby, gdyby nie trafił.
Jak do tej pory mamy mecz praktycznie do jednej bramki. No, strzelili bramkę, ale nie zmienia to faktu, kto wygra to spotkanie. Choć teoretycznie, dopóki nie zabrzmi końcowy gwizdek, wszystko jest możliwe. Ta bramka może im na chwilę doda skrzydeł, ale nie sądzę, żebyśmy byli świadkami jakiejś niespodzianki. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dobra pozycja do oddania strzału. No, mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. No, nieudane dośrodkowanie rzut rożnego. Franck Ribéry. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Tej akcji wciąż... Ale świetna szansa teraz! Podaj... Ależ ich teraz zaskoczyli! Po przyjęciu piłki od razu rzucili się do kontrataku i zdołali trafić do siatki. Ładna bramka! Jeśli nic nie zmienią w swojej grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Stracili, ale odzyskali piłkę. Przy piłce Mateus. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Tracą piłkę po tym podaniu. Zobaczmy, co zrobi. No, może coś z tego będzie. Lewandowski przed szansą. Kepa wybija, piłka w grze. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Niestety strata piłki. Znakomicie, będzie szansa. No, groźnie, pachnie bramką. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. W tej chwili zapowiada się na pogrom. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Może teraz jest okazja. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Trudno uwierzyć, że w tej sytuacji nie padła bramka. Prawdziwy pech, bo tu decydowały raptem centymetry, o ile nie milimetry. Wychodzą do kontrataku. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Messi. Messi z piłką przy nodze. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. I piłka wybita za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Krótko rozegrany rożny. Longle. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Będzie okazja do kontrataku. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Są Maximin. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ronaldo, strata. Ostatnie 3 minuty do zakończenia drugiej połowy meczu. Nelson Semedo. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Co teraz wymyśli? Ciekawe, jak to rozwiąże. Mocne, udane wejście. No nie wiem, co sobie myślał, decydując się na taki strzał z tak daleka. Może pozazdrościł legendom piłki pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No, może być groźnie. Słuszna decyzja arbitra, rzut wolny. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Bardzo ładne trafienie z rzutu wolnego. Popisowo to zrobił. Rywale niewiele mieli do powiedzenia. To musi być przykra sytuacja dla bramkarza. W zasadzie niemal sięgnął już tej piłki, ale jednak nie udało mu się obronić.
Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. Grał dzisiaj wprost fenomen. Mbappé. My death heart could have been stuck.